Cześć, witajcie, z tej strony Zdzichu. Dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku z turystyki rowerowej, ale dzisiaj powiedziałbym, nie jest to taki jakiś odległy punkt od mojej miejscowości, jakiś zabytek. Po prostu znajdujemy się w Parku Historii we Włodzininie. Tam w oddali znajduje się kościół pod wezwaniem świętego, jeśli się nie mylę, Wacława, albo nie, Mikołaja, który już na kanale się pojawił. Tam jest ciekawa wieża widokowa. Jeśli oczywiście interesujecie się turystyką i w ogóle weszliście na ten materiał, a jeszcze przedtem nie oglądaliście tamtego filmiku, to oczywiście zapraszam Was do obejrzenia. No i zaczynamy naszą mini wędrówkę po parku. Tutaj mamy oczywiście okop, a może wejdziemy tutaj na chwilę, jak to się prezentuje. Chociaż tam dalej są jeszcze lepsze okopy. Teraz znajdujemy się, jak widzicie, w okopie. No i mamy do czynienia, widzicie, no z okopem, no. Tam jeszcze jakaś mini jakaś stacja, może tam w takich najczęściej miejscach trzymano radiostacje. No i tak to się prezentuje. Mamy tutaj do czynienia z trochę nawet dużą ilością broni. No i po pierwsze chciałbym Wam pokazać karabin maszynowy. Karabin maksymowy, z tego co pamiętam, poczekajcie, bo akurat strzelają. O, karabin maszynowy Maxim, tak, to był Maxim. On był używany nawet w wojsku carskim, po wojnie, w obronie kampanii wrześniowej, w obronie Polski i nawet najbardziej on mi się kojarzy z obroną, a raczej z armią konną Siemiona Budionnego, która właśnie zsunęła na naszą Polskę w roku 1920, bo jego podstawowe uzbrojenie armii Budionnego to były takie, powiedziałbym, bryczki, wozy, na których znajdowały się takie karabiny maszynowe. Mamy tutaj do czynienia również z takim ruskim talerzem, bardzo słynny karabin maszynowy, talerzowy, dlatego, bo widzimy talerzowy magazynek. Z tego co pamiętam, to był Dektariew 27-25. Oczywiście, jeśli popełnię jakiś błąd w pokazywaniu broni, to oczywiście możecie mnie poprawić w komentarzach, no bo jak widzicie, żadnych tabliczek opisujących bronię tutaj nie widzimy. No i mamy tutaj słynny niemiecki granat trzonkowy. Jeszcze jest to wzór pewnie przedwojenny. A ja zapraszam Was do kolejnego ujęcia. Tutaj mamy do czynienia z wozami pancernymi, ale już konstrukcja powojenna. Ojojoj. Wpadka o dziecko. No i tutaj mamy do czynienia z jakąś konstrukcją powojenną. Nie wiem, co to jest za bardzo za konstrukcja. Czy jest to konstrukcja polska? Czy może jest to konstrukcja radziecka? Kojarzy mi się ona coś trochę z amfibią. No ale oczywiście, jeśli wiecie, jeśli macie pojęcie z konstrukcjami już powojennymi, bo raczej jest to już konstrukcja powojenna, to oczywiście zapraszam do dyskusji w komentarzach. Tak się ona prezentuje. No i mamy jeszcze jakąś ciężarówkę. Jest to ciężarówka. No też nie wiem, no to jest też pewnie konstrukcja powojenna na 100%. No i nie będę wypowiadał się, bo po prostu nie znam tego typu konstrukcji. Prezentuje się ona o tak, oddalę się, żebyście ją mogli zobaczyć. No a tak się prezentuje przód, maska. Tylko tutaj, o, zobaczymy koło auta. Już sekunda, ziomki. Ziomki, panie i panowie. Tak się właśnie prezentuje przód owej maszynę. A ja zapraszam do kolejnych ujęć, w którym zaprezentuję Wam różnorakie karabiny maszynowe oraz bardzo ciekawą armatę przeciwpancerną. Ale dalej, dalej. Przed chwilą widzieliście bronie, różnorakie bronie drugowojenne. Zaczęliśmy od prawej, od brytyjskich Stenów. Później mieliśmy do czynienia z bodajże, jeśli się nie mylę, z jakimś karabinem amerykańskim. Może to był Browning, nie jestem pewien. Był to chyba karabin stosowany w czołgach, a raczej na czołgach lub jako uzbrojenie pancerne w czołgach. Później mieliśmy do czynienia chyba z brytyjskim Piatem, czyli bronią przeciwpancerną, albo jakąś mini bazuką amerykańską. No i na koniec dwa maszyngewery 42 chyba, czyli MG-42, czyli karabin maszynowy. A teraz mamy do czynienia z bardzo ciekawą, chyba najciekawszym
obiektem militarnym na tym samym, no, powiedziałbym, parku historii, na tym po prostu na tym całym przedsięwzięciu pokazaniu, ukazującym nam eksponaty militariów, historycznych już militariów, i jest to armata przeciwpancerna. Z tego, jeśli się nie mylę, jest to przeciwpancerny PAK 76 mm. Armata, która była w stanie jeszcze w roku na 44 lub 5 przebić każdy, oprócz, myślę, Tygrysa dwójki, pancerz kadłuba, co ja gadam, Tygrysa dwójka, oprócz ISA dwójki radzieckiej konstrukcji ciężkiej, pancerz radzieckich czołgów, takich jak T-34, T-34-85, jakieś tam T-70, KW-1 to zjadało na śniadanie, bo był to kaliber 76 mm, czyli myślę, że pancerz tam nawet KW-1 z grubością 90 mm mogło przebić przednią płytę bez żadnych jakichś tam problemów. Widzimy tutaj cały układ celowniczy, najbardziej celowniczy. Zobaczymy, czy to działa ogólnie. Tak, to wszystko działa. O, widzicie? Armata się porusza w prawo. Widzicie? Ciekawa rzecz. A tutaj poleci w górę, w dół. Bardzo lekko idzie, to jest bardzo ciekawe, bo naprawdę bardzo lekko idzie. I teraz, jak widzicie, to się porusza w dół, ta armata. No, przepraszam za jakieś zakłócenia, ale po prostu chciałem wam zaprezentować, jak się porusza ta armata do góry i na dół, i bok, powiedziałbym. No, tak się prezentuje. No, tutaj widzimy oczywiście płytę pancerną, która osłaniała załogę armaty przynajmniej przed pociskami z karabinu maszynowego czy z pistoletu. Mamy również tutaj do czynienia z niemieckim motocyklem. Podejrzewam, że był to motocykl BMW, widzimy oznaczek BMW. Nawet do dzisiaj jest on stosowany w tych oto bardzo drogich w utrzymaniu, będziesz miał wydatki, autach. No i tak się właśnie prezentuje ten oto motocykl. To jest wzór chyba 36. Nie jestem pewien, na tego nie będę się wypowiadał, ale mamy tutaj do czynienia z jakimś po prostu rysopisem. I jest to BMW R71. Tak to się prezentuje. Tutaj mieliśmy tak zwaną, zapominam, jak to się nazywa, ale to taka po prostu przyczepka, której znajdował się zazwyczaj jakiś wyższy rangą od tego kierowcy motocykla oficer czy po prostu żołnierz. Najczęściej Niemcy stosowali ich do po prostu szybkich, po prostu do jakichś, można by było rzec, przekazu informacji, rozkazów. Tak to się do tego właśnie motocykle służyły. No i tutaj mamy do czynienia z jeszcze jakąś ciężarówką. Produkcji polskiej, chyba już powojennej, ciężarówka z Lublina. Tak, nie jest to raczej konstrukcja radziecka, albo może na radzieckiej konstrukcji wzorowana. No i tak to się wszystko prezentuje. No i tak się prezentuje całe oto przedsięwzięcie, ten park historii we Włodzininie. Dzisiaj mamy po prostu zjazd, może nie tak duży jak w latach poprzednich, ponieważ jak wiemy, mamy teraz niby epidemię koronawirusa, więc no, wszystko jest ograniczone, tak samo i ten dzisiejszy pokaz militariów jest ograniczony, więc po prostu no, nie jest on taki duży jak zawsze, no ale jak ja to mówię, zawsze lepiej coś niż nic. No i tak to właśnie się wszystko prezentuje, a ja teraz myślę, że w tym momencie się z wami pożegnam i zaproszę do kolejnych odcinków z turystyki rowerowej, które już niebawem. Cześć!